Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mittens, czyli bot szachowy, kot, który występuje na chess.comie. Wszyscy pewnie już z nim grali. Ranking 1000, ale bardzo silny, więc spróbuję również swoich sił. Dlaczego by nie? Spróbujemy zagrać. I cóż, rozpocznijmy partię. Zagram skoczek na F3. Zobaczymy, co kot wymyśli. Posunięcie D5. Oczywiście wielu arcymistrzów pokonał, ale też jakieś niespodzianki na świecie szachowym widziałem, słyszałem, że udawało się zremisować. Chyba ktoś nawet wygrał z Mittensem. Zrobię na razie roszadę. Zobaczymy, jak się zachowa tutaj kocurek. Goniec na F5. Gramy posunięcie D3. Czyli mamy tutaj taki atak królewsko-indyjski. W tym momencie chyba tak. Nie, no z drugiej strony wyprowadzę najpierw sobie skoczka. Przez B3 wyprowadzę sobie gońca. Figury wyprowadzić trzeba. Na razie dosyć szybko to idzie. No i cóż, czy grać tak, żeby tego gońca zbić? Wiecie co? Spróbujemy. Po prostu spróbuję tego gońca zbić. No i tak zwyczajnie go tutaj poczęstuję tym ruchem. No i teraz pytanie, jak grać dalej? Zagram sobie A3. Pewnie jakieś A5, może E5, no właśnie. I teraz pytanie, czy E4 jest ok. Zagram E3, może zagram E3. Poczekam sobie na jego reakcję. O właśnie, jest to posunięcie. Pytanie, czy ja mogę tak zagrać? Czy on mi wymusi jakiś skoczek C5? Tu mi coś będzie wymuszał. Na razie może nie. Może H3. Taki trochę hipopotam powstaje. Postaram się troszeczkę pograć w miejscu. Właśnie typowo pod maszynę. No ale teraz to chyba muszę E4. No nie, no nie ma wyjścia. E4 to jest logiczne posunięcie. Tak trzeba grać. Bierze C8. Teraz jak zagram tak, to on zagra skoczkiem i wymusi mi tutaj, potem przez A4 będzie grał. Już znamy te numery. Myślę, że skoczek F3 mogę sobie spokojnie zagrać. Wieża E1 przyda się zawsze. Właśnie zamknięty charakter pozycji może dać potem więcej możliwości. Ajajaj, jednak tutaj się otwiera pozycja. Zobaczcie. Nie zagrałem A4. Bicie, bicie. I C5 będzie pewnie grane. A jednak nie. Jeszcze nie. Skoczek D2 wracam. Pilnuję pola C4. A to ciekawe. Co? Oddaję tu pionka. Nawet nie pomyślał. Zbije mi tu. O, oczywiście będzie tutaj atak. Ja odbiję, on mi odbije na C2. Sprytnie. Tak muszę w ogóle chyba zagrać. Bronić się mega pasywnie. Ale no, zagram. Oczywiście on pewnie nie zareaguje albo obroni najpierw na B5. Dokładnie tak. I teraz pytanie do mnie pytanie, jak dalej grać? Może tak? Może tak. O właśnie, może tak, żeby tego pionka atakować. Pytanie, czy on przepcha? Przepchał! To jest dobry znak. Teraz muszę skoordynować dobrze figury. Szybko gońca wstawić na E3. Bo on będzie chciał na D3 mi zapakować się figurkami. No dobra, to jest dobry znak. Teraz tak, jak zagram tu, potem skoczkiem tu i skoczkiem tu, to on mi szybko wejdzie wieżą tu. Goniec, dobrze, żeby pilnował. Pierwsza rzecz to chyba wieża D1 w ogóle. Walka o linię. Dokładnie, walka o linię. Goniec G2 muszę. Tak, no to jest chyba naturalna droga. Tak. Lepszej drogi chyba nie ma. Goniec na E3. Okej, no to wymienić trzeba. Hetmanem pewnie weźmie. Wieżą wziął. Aha, moment, 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 bo ja chyba nie mogę tak zagrać, bo on mi weźmie. Ja biorę i tutaj strzał. Tylko pytanie, czy to jest dobre, bo ja potem na przykład zagram hetman E1, zaatakuję, on F5, ja zbiję. Będzie miał pionka więcej. Dobra, ja na to pójdę. Pójdę na to. O, bał się tego wariantu. Dobra, to jest dobry znak również dla mnie, dlatego wymieniam. Ok, teraz jak zagram tu, on mi zbije. Ja na przykład zbiję tu, on zbije tu. Nie. Ja tam. To będę dobry, nie? No, to jest ważny moment w sumie. Bo jak zagram tutaj,
A, pytanie, czy on może dostać się do tego pola? Nie może. Tak, zagram, jak on zbije. Ja zbijam tu. Taktycznie wygląda to chyba dobrze. Tak, ja gram tu. Tak, to dobrze wygląda. Nic nie ma. Dobra, to się udało. I chyba mogę tak się zapakować, ale otworzę pozycję, ale może to i dobrze. Z jednej strony, choć z drugiej strony może jednak stabilnie pograć tak. Czy w ogóle tak zapchać pozycję? Czy to jest dobry pomysł? Wiecie co? Zagramy tak. Pod silnik zagrajmy. Potem goniec. Tak, potem goniec F1. Ciekawy jestem, czy on pionkami będzie próbował grać. Spróbuję wymienić hetmany. Słuchajcie, wyczuwam remis. Obym się tylko nie mylił. Wymienił. Dobrze. Mam parę gońców. To nie jest przegrana w ogóle pozycja. To jest dobra pozycja, słuchajcie. I teraz tak, panie Mitens. Tutaj czy zagrać? To jest też pytanie do mnie. Myślę, że tak. Ale zaraz. Nie, bo on tutaj będzie miał dziurkę. Nie muszę się śpieszyć z tym. Mogę tak nawet zagrać. Mogę tak zagrać H4. Więc tak zagramy, bo mogę gońca sobie tutaj wysunąć. Też ciekawe było tutaj bicie w sumie. Ja nie wiem, czy to nie jest dobre, ale teraz tu. On wróci gońcem, ja zagram tak i on obroni tego pionka, ale potem tak. Kurczę, wiecie co, z człowiekiem, jakby było po minucie na zegarze, to ja bym to wziął. Ale nie wiem, czy z maszyną jest sens, bo teraz widzę, że mam szansę utrzymać tę pozycję po prostu. Zagram, nie wiem, tu w sumie nie muszę pilnować tego pola, więc mogę sobie tak zagrać. I sobie mogę tak po prostu zagrać. Mogę G4 też chyba spróbować. Ale jeszcze raz, czy tutaj mogę chapnąć tego pionka? Może zagrać tak i spróbować tak wziąć i wziąć tego później. Boję się, że on mnie tu figurami zajeździ. No ale właśnie, widzicie, boję się. Powiedziałem, boję się. Nie można się bać, jak się gra w szachy. Przekalkulować to trzeba porządnie. Tutaj. On gońcem, powiedzmy, gdzieś zagra sobie. Przykładowo tu. Ja gram tak i on zagra tak. C4. Grożę C5. I wzięciem trzeciego pionka. Czy tak intuicyjnie mi się wydaje, że on mnie zatrzyma mimo wszystko te trzy pionki, jeżeli ja je zdobędę. Jeszcze raz. Tu. Grożę goniec B5, więc on musi, może nawet tu zagra, ale to wtedy ja mam zawsze wstępem. No powiedzmy, gdzieś tam goniec pójdzie tam. Ja tu, on skoczek B6. No jak nic, C4 przecież mam. I co on wtedy może? Tak się przestawić, C5. Tu wstępem wejdzie, a wejdzie wstępem, ale tu mogę później. Tu pionek broni, a tutaj wejdzie skoczek. A jak odejdę, to wtedy on stąd pójdzie na przykład tam, ale zagram goniec C2 i wezmę stamtąd pionka. Będzie musiał tu poświęcić chyba figurę nawet z powrotem. Bardzo trudna decyzja, powiem wam szczerze. Jeszcze myślę nad tym, ale tutaj zrobię sobie potem słabość. Ale jakby się udało skoczka wypędzić, to miałbym skoczek D5, no ale to też w sumie nie za wiele chyba daje progresu. Bardzo kuszące bicie, ale to bardzo. Chwila, a czy przed tym ruchem, przed H4, mogłem tu zbić? Nie, to by było gorsze, teraz jest tak. Dobra, to już nieważne, i tak nie można cofać ruchów. Go, skoczek C4. Z drugiej strony, jak będę stał w miejscu, to może utrzymam tę pozycję. Powinienem. Bo mogę zagrać goniec na H3, podejść królem, sobie tak na przykład. Tutaj skoczek niby coś będzie atakował, ale to przez chwilę, bo ja zawsze mogę obronić. Ciekawa zagwozdka. No, silnik pewnie policzył, że bicie tutaj. Nie wiem, wiecie co? Ale mnie kusi to bicie strasznie. A nie chciałbym tej partii tutaj zepsuć. Bicie. Para gońców i wezmę trzeciego piona. Goniec tutaj.
Tu przecież zbijam. No biorę tego trzeciego piona. I to w dobrej wersji. Oj, wiecie co? No decyzję mam trudną. Zakładam, że jak nie wezmę tego pionka, to uda mi się tę pozycję, no, przytrzymać, że nie przegrać w sensie. Tak zakładam. Ale to bicie jest arcy kuszące. Jeszcze raz zobaczę, czy ja na pewno tego pionka, A4 później go wezmę. No, jak nic, będzie musiał odejść gońcem. Na pewno. Dobrych odejść tu nie ma. Goniec D2 pilnuje. No, zakładam, że tu to nie ma znaczenia chyba ogromnego. Tak? No i co? Skoczek broni. Chyba, że on zagra tak, ja tak, on tu, ja tu. I skoczek tu, i ja tu. I on skoczkiem wejdzie, mnie zablokuje. A, no właśnie. I to mi się nie będzie podobało. Słuchajcie. Nie podoba mi się ten wariant. Chyba nie, nie, jednak nie zbiję tutaj pionka, bo widzę coś takiego, że jak zbiję tu, 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 to on nawet teraz skoczkiem może zagrać. I jak ja nawet zagram tak, to on tu, ja tu. On wejdzie tu skoczkiem. Zaatakuje mi gońca. Ja muszę wejść na pasywną pozycję i on odejdzie sobie na przykład gońcem tak i wejdzie skoczkiem i mnie tutaj zablokuje. Nie bijemy. Nie bijemy tego pionka. Czy tak zagrać? Nie, nie mogę tak zagrać. Zagram tu pod związanie, ale goniec pilnuje cały czas. Co? Tutaj mi chyba wywrotek nie zrobi. Ale skoczek D4 może być silne. Dobra, gram tak. Chyba, że zbić teraz przecież, Krzysztof. A dlaczego nie możesz wymienić? A kto ci zabroni? No nikt. Biorę tego skoczka. Na D4 wskoczyłby. Biorę go. I teraz tak. Jak wymieni, to spoko. Raczej powinno się zremisować. I teraz tak, żeby gońcem na E3 zagrać. Dokładnie. Goniec E3. F5 będzie grał? Będzie grał F5. Skubany. Ja mam pionki na czarnych polach. To tak? No to tak. Bronimy na E4. Mocniej. Okej, chyba tak zagram. Jak tu wybiję, to zawsze mam tak. Nie, pionkiem też mogę wybić. Zagram tak, żeby skoczek mi tu nie wskoczył. I zagram G4, będę chciał zagrać. G4 będę chciał zagrać. Tutaj wymusić na nim te działania. Dobra, przepchał to. Mamy taki ruch. No i co? Jak zbiję, no to, to chyba to trzeba przepchać, zapchać wszystko. Okej, okay. Słuchajcie, wymiana gońców daje remis, dobrze mówię. Skoczek tu nigdzie nie wejdzie, żadnych, no tak. Tak, 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 to powinno być okej. I król wraca. Trzymać się tutaj tego rejonu trzeba. I nic się złego nie wydarzy. Bo mój skoczek może tylko tak latać, nic więcej. No tak, słuchajcie, chyba zremisuję. Hikaru zremisował i szachuj zremisuje. Tu się nic nie stanie, bo właśnie ciekawe jest, czy to nie jest lepsze teraz. Ale to bez znaczenia chyba. Jakbym przepchał, to skoczek nie ma miejsca na G6. On mi wprawdzie weźmie pionka. To nie ma znaczenia chyba, ale bicie, bicie, jeszcze sobie zastanowię się. No król się nie przedrze, tak, tu się nic. No nie, tu się nie powinno nic wydarzyć. Dobra, i skoczek. Tak, skoczek nie ma opcji. No dobra. Aha, skoczek może przejść tutaj i tu. Ale zawsze go przytrzymam królem na F2. Dobra, król F2. Okej. Okay. No, no remis, remis powinien być, tak? Mamy 59 ruchów. No, tutaj się przedrze, tak. Tu nigdzie nie pójdzie, dobra. Ciekawe, czy on na siłę będzie chciał wygrywać. Czasami silniki
mają takie odchyły. A sobie stoję w miejscu, słuchajcie. Już czuję ten sukces remisu, wiecie? No chyba to jest remis. Jeszcze on może coś takiego tutaj zagrać. Ajajaj, Krzysztof, ty się nie ciesz tak szybko. Tu. Będę musiał zbić. I co, i tak? Król podejdzie, tak? No nie, no skoczek d4 nie zagra, nie ma opcji. Tutaj. Dobra, nie zagra tam. Tu może zagrać jedynie. Z powrotem. Okej, okay, tu jakieś poświęcenia? Nie, no nic nie ma. Okej, okay, wracamy. A nawet mogę tak. Tu muszę chyba trzymać jakiś skoczek d4, właśnie zawsze jest. Okej. Okay. Mamy 75 ruchów. Tu. No nie może tutaj. Zdziwiłbym się, jakby tak zagrał. To raczej nie wygrywa. No silnik lepiej policzy, że to przegrywa wtedy. Panie kocie! Chyba mamy to, co? Może już remisik? Nie chcę remisu jeszcze. No tutaj cię nie wpuszczę, więc gram tak. Zawsze król f2. Za 50 ruchów. No to królem. Bez znaczenia chyba większego. 90 posunięć, wiadomo. Może coś mu odwali. Coś odda, ale nie, no nie, bez przesady. Taktyka na silnik się sprawdziła. Zapchać pozycję. No ale jeszcze nie ma finału, jeszcze nie ma zaakceptowanego remisu. No nie wiem, królem. Na przykład. Sto posunięć. Mamy z silnikiem. No dobra, tu cię nie wpuszczę na G2, jeszcze próbuję z tej strony. Mamy remis, moi drodzy, z Mittensem. Jest. 104 posunięcia. Nie taki kot straszny, jak widać. Myślę, że ze Stockfishem byłoby ciężej. No ciekawe. Ciekawe, czy były jakieś błędy. Coś tutaj już mi sprawdza, więc jeszcze momencik zobaczę, czy było ok, czy jakieś tam się pojawiły. Zero błędów, zero poważnych błędów, zero przeoczonych wygranych. Hop, sprawdzamy, jak to wyglądało. 98,2 dokładności ze strony Szachusia i 98,4 ze strony kota. Moi drodzy, w tej partii grały dwa koty, co nie? Taka dokładność, to wiecie, o co chodzi. Dobra, śmieję się trochę. Udało się, więc jest dobrze. Jeden wspaniały ruch był jakiś? Mój wspaniały ruch! No pięknie, Krzysztof. C3, wspaniały ruch. Czyli wzmocnienie tutaj tego wszystkiego. To dało ten gwarant remisu zapewne. Dzięki, słuchajcie, za odcinek. Poprawiłem sobie humor. Mam nadzieję, że wam również. Widzimy się w kolejnych. Do zobaczenia. Cześć.